wspominałeś, że są artyści młodzi szczególnie, którzy biorą, biorą utwory, które już są znane, artystów, których bardzo cenimy z minionych lat, starają się robić te utwory w nowej aranżacji. Czy nadal myślisz, że jednak niektórzy nie powinni się za to brać? Gdybyś mógł też wskazać, kto twoim zdaniem skaleczył taki utwór? Nie będę wskazywał, bo to bez sensu, ja nie jestem sędzia jakiś w pokoju. Nie chodzi o nowe aranżacje, chodzi o zmianę linii melodycznych. No dzisiaj duet dziewcząt zaśpiewał piękną piosenkę Cranberries i w ogóle nie zmienił ani jednego dźwięku, a było to ich. Strasznie mnie żenuje gadanie o tym, że artysta musi jakby się zrealizować w piosence. A co kogo to obchodzi, co on realizuje? To ludzie są najważniejsi, ci, którzy słuchają. To jest, nie zapominajmy, my nie śpiewamy dla siebie, my śpiewamy dla publiczności. Jest tyle chłamu na świecie, że jeżeli potrafimy przekazywać jakieś fajne treści, pozytywne, dobre, mądre, to róbmy to dobrze, ale przekonywująco dla publiczności. A to, czy my się realizujemy? Co myślisz o tym, Sylwia? Nie? Co o tym myślę? No. No myślę, że Marek już powiedział wszystko, co o tym myśli. A co ty myślisz o nowych aranżacjach utworów z minionych lat? Wiesz co, ja myślę, że każdy ma prawo do opinii i niech tak zostanie. Marek wyraził w taki sposób swoją opinię. Ja już wyraziłam w Voice, kiedy mieliśmy tutaj odcinki, to wszystko myślę, że zostało wypowiedziane i... Ale to nie jest powodem konfliktu. Dokładnie. Znaczy głównie, żeby nie było nieporozumień, nie chodzi o nowe aranżacje, chodzi o zmianę linii melodycznej. Jeżeli są refreny, które powstały 60, 70 lat temu, niektóre 50, i tam są trzy dźwięki, ale one są takie, że wszyscy kochają ten refren, że to jest coś, przy czym ludzie płaczą. No to nie zmieniajmy tych trzech dźwięków. Po co? Zaśpiewajmy je. I to wcale nie jest powiedziane, że jak zmienisz linię melodyczną, to wyrazisz siebie. Wyrazisz, pokażesz, zaznaczysz swoje miejsce na świecie, jak zaśpiewasz to pięknie i przekonywująco. Wcale nie jest, nowość nie jest jakby inność, nie jest nakazem. Nakazem sceny jest wzruszenie publiczności, zachwyt, miłość, że będą chcieli kupić twoje bilety, twoje płyty. To jest, oni rządzą, a my to nie kombinujmy, zaśpiewajmy coś fajnie. Jeżeli ktoś ma wyrazić tą osobowość sceniczną, to cokolwiek zaśpiewa, zaśpiewa po swojemu. Nie musi zmieniać linii melodycznej. Aranżacje okej, ale nie linie melodyczne. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!